Witajcie w kolejnym Grand Arenie. Jeżeli ktoś chce oglądać tylko a tak wystarczy w odpowiednie miejsce przesunąć na osi czasu i tam spokojnie można przejść. A dla pozostałych, co chcą popatrzeć, ewentualnie mm, dalej: 932 lekasy Championship powiedz 932 tysiące. Tyle mam, jest Kyber 1 z niewielkim zapasem bo tylko 16 punktów, więc trzeba coś powygrywać, żeby w tym kajperze zostać. 7.763 763 Galactic Power i już wam pokazuję, co będę chciał używać w obronie. Będzie to samo co poprzedniej Grand Arenie. Znaczy nie tej co była ostatnio, tylko jednej wcześniej. I zobaczę jak to będzie. szło. Już mam właśnie odpowiednią zakładkę. Czyli Mon Mothma z zostawię może jeszcze PAO ale muszę w końcu zerknąć tam w historii, jak z tym pało to szło. Maul z Mandalorianami, który jest całkiem ciekawym teamem. Mara Jade z Darf Talon, Grand Moff Tarkin i Seed Trooper. Niech tak zostanie z Seed Trooperem, jak jest. Lordzik, no i takie dorzucone jednostki byle były tak naprawdę. CLS mm, z, rebelia z re Rebeliantami. Później będzie Akbar z kolejnymi rebeliantami. Newt Gunray. Na razie dalej chyba zostawiam ten team. Chyba, że przeciwnik gra Eternalem. A nie, w sumie nie będę potrzebować. Dalej lecząc Bounty Hunters, ale zam bez Omikronu. Night Sisters, no coś żeby było po prostu. Geonosjanie. No i ostatni team Old Republic, więc tu będzie dość słaby. Nic, lećmy do samej Grand Areny. I Tutaj jest dość interesująco, jeżeli chodzi o przeciwników, żadnego przynajmniej nie kojarzę, ale jest dwóch, co mają ponad milion Galactic Power. Konkretnie ten, znaczy Galactic Power Legacy Championship Points, o tak powinien powiedzieć, a po staremu Lifetime. I drugi to jest chyba ten, tak, co ponad milion, kolejny ma, więc walki będą. Podejrzewam, że dość ciężkie. Natomiast pierwszy z nich tutaj już widzicie, linię znam przeciwnika też 890 000 Legacy Championship points, więc wcale nie mało 7, 000, 7, 7 000 430 000 Galactic Power i zobaczmy co tutaj jest w środku Jest Jedi Master Luke, Supreme Leader Rey, Eternal Jedi Master Kenobi więc nie ma Lorda Vadera, ale ciekawe, ponieważ generał Skywalker ma relic 9, Kylo Ren mask aż relik 8 to mnie mniej dziwi niż to, e, powiedziawszy szczerze. <laughs> Zobaczmy, co tutaj mamy. Czy Bad Batch ma zrobionych? Jeszcze nie, więc do Lorda Vadera ma gość bardzo daleko. Z Imperium jest Gideon. E, Dark Trooper tylko 6 gwiazdek. Jest Mara Jade bardzo słabo, więc okej. Okay. Mm, First Order. Religosiem, 8, religosiem. 8, reszta tyle, co być musi. Mm, Galactic Republic. Nie licząc Skywalkera, Commandera Sokatano, tylko Relik 2. Ciekawe. Quiagon jest na Omikronie. Paris Office zrobiona. Kiadi Mundi, Relik 1. Hmm, zobaczmy, co tam dalej. Jedi, może. Jest Shakti. Relik 7. Old Ben, Relik 5. 5, Jolibindo zrobiony, Bastille Shan tylko G11, o kurczę, ale słabo. No ale zobaczymy, czy go pokonam. Mandalorianie, tylko Relik drugi na Beskarze, Diarmorer Armorer G12, Rebelianci, tyle co być muszą, Celes, tylko Relik 4, hmm, może Rebel Fighter, tutaj słabo. Chociaż Katar, tam widzę na 5 gwiazdek. Resistance. Tyle co być muszą. Separatyści. Dość słabych Mageonozjan. Reszta coś tam zrobiona. Seatowie. Jest Sion. Nylos. Traja na relikach. Ciekawe, że Seat Empire Trooper. Tylko gir 10 Palonkę ma nie zrobioną. No, Seat Empire całkiem. Słabo, relik pierwszy, relik pierwszy, relik pierwszy, no i ten trooper, ma marnie. I jeżeli chodzi o statki, Akbar widzę, że tylko GIR 11, więc słabo. executor jest na 7 gwiazdkach. Dobra, to zerknijmy co nam boty pokażą. Yy, I tak, po prawej przeciwnika statystyki, jeżeli chodzi o DSR bota. Na reliku trzecim ma trzy postaci więcej, trochę mniej na poziomie piątym. Na siódmym ma 6 mniej, na ósmym ma o 3 mniej. Natomiast no dwa, dwie postacie, czyli ten Skywalker i Jedi Master Look na dziewiątym reliku. No, po staremu można powiedzieć, Lifetime ma trochę mniej, niedużo. W ofensie winów ma troszkę mniej, undersizeów ma trochę więcej, w defie mu się mniej, trochę broni. Bannerów ma mniej, pól przejętych mniej i rund wyczyszczonych o dwie więcej. więc... Podobny do mnie przeciwnik dość. Z ma trochę mniej. Gir 11 ma trochę mniej postaci. Gir 12 ma też mniej. I Gir 13 też trochę mniej. Modów sześciokropkowych ma mniej. 10 spida mniej. 15 spida mniej. Za to 20 spida ma trochę więcej. Darf A ma bardzo szybkiego. 341. No całkiem niezły. Chociaż szybszych już widziałem, ale ten jest bardzo szybki. Enfys Nest ma na reliku pierwszym nieco wolniejszą Dymaju, troszeczkę więcej. Ten ACT powiedzmy, że bardzo zbliżona ilość. Vadera ma wolniejszego, za to Dymaju sporo więcej. Pieta ma od 2 szybszego, Dymaju trochę więcej. Komandera Sokatana ma dużo wolniejszą, Dymaju dużo mniej. Ki-Adi Mundiego ma dużo wolniejszego, Dymaju też dużo mniej, Starkillera nie ma. Kalkatarna. No tylko Gear 10, Darf Talon ma niezrobioną można powiedzieć, spokojnie, ma Red Jade też e Rendara też, Boby nie ma odkrytego, Iden Wersjo ma tylko 3 gwiazdki, Gear 1 więc jej nie spotkam Hot Rod Bot w poprawie przeciwnika statystyki, no i tak, Galactic Power ma więcej Mody też szybsze, mój ma przeciwnik więcej, no mam i o jedną więcej legendę Maula też mój przeciwnik nie ma. Bad Beche, no nie zrobieni. W statkach mniej więcej równowaga. Najszybsze mody ma na Kylo. No, trochę szybszego mam niż mojego w sumie. Mój Kylo wskoczył do top 5. Jedi Master Luke Skywalker, Darth Revan, Jedi Revan i Bastila Shan Fallen. Omikrony, Zamka, qui i Kapitan i Captain Phasma. Jest na TW, więc te dwa tylko będą mi... Bruzić na Grand Cóż, Grievous, Motma jest Skylem, jest SLKR, Qui-Gon, ktoś go zbił, ale Lord Vader nie poradził sobie z Jedi Master'em. Czyli mm, widać, że przynajmniej dwie legendy rzuca w obronę. Zobaczmy tutaj. To, że wszystkie trzy rundy poprzednio wygrał. Jest qui i ciekawe, że Banty Hunters sobie tutaj poradzili, nieźle. Motma, Gryves, o z Gryvesem sobie nie dał rady Team Jedi, ciekawe. I dobitka też nic. Znowu Kylo, dobitka bitka Grievousa. Jedi Master Kenobi, ktoś próbował z LKR em nie dał rady. Beskar, Ray, drugi Team Resistance, Banty Hunters. Dobitka Jedi Mastera Kenobiego, Darf Maul, Geonozjanie, Banty Hunters i negocjator z Radosem w obronie, co dość ciekawe. No ta obrona wygląda na taką dość ciężką, bo widać, że y, tamten miał strasznie dużo w toba, tutaj ktoś widać ewidentnie, że nie skończył. I co? Znowu z Banty Hunters, Motma, SLKR, Quigon. Geonozjanie, Jedi Master Kenobi, Rey i gość Olał dalej. Ciekawe, bo wszystko wygrał. Nie miał chyba siły po prostu walczyć dalej, więc tutaj no wygląda na to, że łatwo wcale nie będzie. Dwie legendy, przynajmniej jeden Omikron będzie w obronie. Dobra. No to co, Executor do obrony. I tak ty, 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 ty i ty. Taka oto obrona pierwszych statków Drugie mm, Znowu będzie Imperium I tak B28 Wader Boomer e, Tajek jeden Imperator, tego nie I jeszcze jeden Skimitar Wystawione. Trzeba teraz pozostałe pola szybko wypełnić. No i trzeba będzie się brać do ataku. Zobaczymy, co mi się tam uda ugrać. Ta zakładka. No i Botma. Następnie Maul. Po Maulu jest Mara Jade. Lordik i pierwsze pole wypełnione. Pora na drugie, czyli jedną legendę, jak widać, będę zostawiać. Zobaczymy, co się uda w ataku zrobić z pozostałą piątką. Rebelki na górę. I kolejne rebelki, co tam jeszcze mi zostało na no to górne pole? Miks dość spory i Bounty Hunters, czyli górne pole takie. Słabe co by tu nie powiedzieć, ale z tyłu jeszcze będzie słabszy. Bo tam Night Sisters wracają do obrony. Night Sisters Janki. I ostatni team Old Republic. Dobra, i tylne pole wystawione, całość jest, więc zaraz trzeba się brać do ataku. Dobra, atak trzeba zaczynać. Natomiast przeciwnik już grał i całkiem sporo punktów. Wszystko padło na raz, od razu powiem poza statkami, gdzie na 5 Razy. Ach miałem nadzieję, że już mu się nie uda, ale ostatnim timem dobił egzekutora. Więc pomimo tego, że na statkach turbo słaba, no nie licząc Empire, bo tam szybko bardzo spadło, no to, to słabo, ale i tak wynik bardzo dobry. A oprócz o a co on wystawił? Bounty Hunters jest za Wizo na Omicronie. Kolejny team, tutaj taki mixowy Mandalorian, Bounty Hunters, or Republic, Duku jako lider z Nest, Geonozjanie z Droideką. Natomiast dolne pole to e, Ray Jedi Training, następnie Bad... Bad Wiecie już co zagram. qui na Omikronie, jest Grievous, jest Treja Zacznę może właśnie od tego teamu. Tutaj bardzo mocno Barry's Office. Taką chyba jeszcze nie walczyłem, gdzie relik czwarty aż. Więc y, chociaż HP na szczęście ma dość mało, ale szybka, 239 speed. No, zobaczymy, czy moi badbacze sobie poradzą. E, no w teorii, tutaj, jeżeli chodzi o Koje Gondzina, to chyba najtrudniejsze zadanie, tak naprawdę. E, no i oby to poszło, bo jak nie, to szykuje się wtedy przegrana <laughs> bardzo szybko. Bo ciężko będzie już odrobić te straty, no ale ryzyk fizyk, chociaż to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o ryzykowanie. Dobra, więc tak. Okej. Okay. Stany siadły. E, dajmy turę. Pechowi. Teraz może coś takiego. Kurczę, Anakin wstał. Oh. No ale na szczęście udało się mu turmeter coftać. Bo mogło być ciepło, a jest bardzo fajnie. 7-5 na start, więc jest elegancko. Dobra, zobaczmy teraz tutaj, co mi się uda zrobić, bo tu chcę Imperial Troopers ruszyć, tylko przeciwnicy są na Reliku, niestety. 274. Ojej, bardzo szybka treja. Mm, no dobra, a jak reszta? A, na 6M odach Saiyan, 272 90 Helfa. Mm, na Hmm, Na eluz na szczęście dość wolne. Sidius bazowo dość szybki jest, 281. No niezłe te mody ma. No dobra, zobaczymy. Mam Dark Trooper'a, ale to nie jest Dark Trooper jeszcze na relikach, więc może być krucho, szczerze powiedziawszy. Ale zobaczymy, tak naprawdę. Może Dark Trooper Gear 12, mody tam 6e ma, więc może da radę, taką nadzieję. Dobra, na szczęście ruszam pierwszy. No, daj tutaj ten mark. To chyba. Dobry początek. Chyba basic. pewno basic Och, jeszcze ten seed stoi. No już nie. Dobra, zobaczmy co dalej. Ładny hit. Oh, basic Git. Fajnie. Prawie. Elegancko. Wiadomo, że troja troszkę zabrała protection, ale tylko dwa punkty. 6-3 jest z tej walki. No, na następną grand arenę mam nadzieję, że już się uda tego Dark Troopera skończyć. Dobrze. Jest początek całkiem niezły. Mm, spróbujmy się teraz na Grives'a i tutaj polecę slkr solo. Jeszcze nie grałem. <laughs> Jeszcze tak nie grałem. Zobaczymy, co z tego e, wyniknie. Ale Relic 8 SLKR chyba powinien dać radę. O, już do Grywesa dobiłem. Wow. No, tylko na razie się jeszcze muszę ruszyć. To Extortion boli. No, dalej, Kayla. A, i zabierają mu turmeter. Nie może się ruszyć za bardzo. Kurde, drugi Extortion. Ruszy się ten Kylo kiedyś? O mamo. No nie mów, że timeout tu będzie. On Kylo bardzo szybkiego, ale... Aj. no niestety target lock mnie boli, extortion cały czas. No nie mogę się ruszyć. Wow, no tego się nie spodziewałem. To będzie aż tak źle. No może się mu uda ruszyć wreszcie. Albo i nie. Wow. No. Hm. Naj trzeba było stanować Nuta Ganreya na start pewnie. A tego nie wiedziałem. Aha, 93% wygranych ma SLKR na Newta Reya. Tysiąc razy takich pojedynków było. Ja będę w tych 7%, bo zaatakowałem pewnie Newta I Ja. Ech! Yeah. nie mogę zrobić, pomimo tego, że B1, po... chyba, że B1 w końcu padnie przez gribesa, Jest to możliwe. I wtedy się może zaczną moje tury wreszcie. Ale na przyszłość muszę pamiętać, chyba Newt Gunray tutaj potrzeba, żeby dostał pierwszego strzała. Kolejny extortion. No, szybciej. Spadnij, B1, wreszcie, bo nie będziesz ich leczył. No spadł, nie tylko. On. Wow, ha, pierwszy ruch. Dobra, ale muszę klikać szybko, tylko <grybujesz> dopiero. No właśnie, wow. Idź tym nie? a dobra, kistełową. Na razie Griwes. Wow. To trzeba było zrobić na Nucie od początku. Wtedy walka była bezpieczniejsza. Znowu Extortion. Jakich. Zul. <ścoughs> Straszny. No nie, no co tury on ma Extortion? No bez jaj. Spadaj, i w No dobra, siadło. <laughs> Ojejku, ale już się bałem tutaj o timeout. Wow. 6-8. Dobra, zresetuję grę, bo tutaj pod koniec miała straszny zwis, bo za dużo się działo. Więc reset od razu. Wow, nie spodziewałem się takiego oporu <laughs> z drugiej strony. Uff. Dobrze, że poszło, ale na. No. Myślałem, że po prostu tutaj wchodzi i niszczy wszystkich, a to Newt Gunray mnie tutaj zjadł i target log od B2, który niestety siadł, czy tam od Griwesa. <grywa> no, a już mogłem się prawie pożegnać z Grand Areną. No dobra, zobaczymy co dalej na Rage Day Training, planuję zagrać Dark i zobaczymy co tam będzie. Hmm. Różnie może być zbanerowo w sensie. Ale to jeszcze się okaże. No tam macherosów z tą Rage Day Training i BBA, i Artodidu, więc turmeter tam będzie dość spory. E, no nie zacznę pierwszy, co jest problemem, ale potem Fury, jakoś to chyba będzie. Zobaczymy zaraz w praktyce. BBA najpierw? Nie, Artodidu nawet, okej. Okay. No ale nic na razie jeszcze nie zrobili. Spróbujmy resistance heroin. Niestety, oczywiście resisted, Tylko ciekawa, czy stan, czy szok. Ale to już w sumie chyba bez większego znaczenia. Najważniejszy przeciwnik zbity. Teraz może po. Jest szok. Okej, okay, teraz art, Arto Ditu. Eee, tak, defmark ale już zbity. Prawie. Szkoda, że Rewan nie ma full, uh, full protection. Na szczęście Malak jest full. Bastila full, Maruder full, więc 6-3. Tak, dobrze liczę. Dobra, no to co? Bramka numer 1 jest otwarta. Co mamy z tyłu? CLS, e, Finn i Mon No dobrze. CLS jest najcięższym tutaj teamem. Potem Motma. Dobra, no na Motma wiem czym zagram. Eternal plus Crew powinno wystarczyć. Katar tylko G10. Tutaj zagram trzema postaciami raczej. Czy tylko na górze co było? E Zamłazo. No, Ray tutaj nie siądzie, to już pamiętam. Więc tutaj Jedi Master Look prawdopodobnie będzie musiał pójść. Mam jeszcze gasa. No, gas tu jest dobry. To rzucę od razu. Bez namysłu. Nawet szczególnego, bo i tak tu coś mocnego musi pójść. A gas sobie radzi z tym teamem dość dobrze. Pamiętam. Turmeter jest mój. Na szczęście Bosk nie był na tyle szybki. No, stan żaden. No i tyle. Że będzie Bobę zdjąć? O, zabrał już mi baner. Hit. Teraz Ajdżik, żeby nie zabrał bannera. Dęger pewnie zawierze. Swoimi bombami. Spel poszedł, elegancko. No tak, Dengar, niestety. Kilka banerów zabrał. Okay. No i Dengar, do widzenia. Five będzie full, ale reszta, niestety, nie. Więc 6-1. O, tak, myślałem. Szału nie ma. Trzeba to powiedzieć. Dobra. Zacznę od cls -a. Ciekawe, czy mi się tu uda, tak jakoś w miarę to zrobić. Mianowicie planuję takie coś, takie coś i takie coś. I zobaczymy, czy to wystarczy. Mam nadzieję, że tak. Raczej nie powinno tu być dużych trudności. Han strzeli pierwszy i w co strzeli? Potkę. Mm. To nie jest najlepsza informacja dla mnie, ale. Finalnie. Han Solo. Nie wiem, czy potrzebnie Tripio atakuje. Chyba lepiej Chewbacca. Może tak. O, no, atakują w Kenobi'ego dość mocno. No jeszcze jest Savior oczywiście, więc powiedzmy, że przeżyje. Dobra. Dobra, no dobiję Kenobiego, ale będzie savior, więc spoko. Trzeba ultimates. Trzeba ultimates. Aj, za szybko. 6-5 tylko, a mogło być więcej. O dwa banery. No trudno, ale finalnie skład chyba był ok. Dobra, tutaj teraz tak. Ternal i crew zupełności powinno to wystarczyć i ładne banery powinny siąść ale banerów mam trochę mało mało, trochę, bo trochę mam banerów na pewno Kyle i drugi chyba Vix Ej, a crew jest Pary relik 7 ma, więc tutaj powinien pożyć trochę. Tym bardziej, że on ma Helfa ogromną ilość. A tam tutaj. O, no, fajnie. Chyba SL mi zaliczy za full. Albo i nie. Hmm. Dobrze by było, żeby miał full HP. Oj, dobili mi tutaj tego Eternal'a. Szkoda. Bo liczyłem na full prot. A kru brakuje, no. Więc spróbuję przedłużyć troszkę walkę, żeby z kru wyciągnąć ten jeden banner więcej. Który może być potem yy, gdzieś kluczowy. Dobra, chyba już będzie full. Można kończyć walkę. 6-6. Szkoda, że nie było tak z jeden baner więcej, się nie udało wyciągnąć. No nic, walczymy dalej. Co mam? Mam Ray, mam Jedi Mastera Luka, Griwesa. J.K.R. -a. Tu J.K.R. nie zrobi raczej full. Tutaj ciężko powiedzieć. Tu bardzo możliwe. No to tu zaatakuję J.K.R. -em. Z Jedi, Jedi Night Lookiem, eee, gdzie mój JR jest? Tu, ty out, ty wchodzisz do walki, a styli chyba nie będę tutaj potrzebować wcale, ale zostawię tamte teamy na dole. Tam te dwa pozostałe w sensie REI czy tej Mastera Luka. Eee, no chyba prosto w beskara. Nie ma nad czym się zastanawiać raczej. Na razie... Tak. Teraz będę potrzebować stan. No Beskar spadł szybciej niż sądziłem. Na razie tak. Ok. Ach, Joda już nic z protection nie ma. Ale i tak z nim zaatakuję. Ach, czemu ty nic nie masz? Nie odzyskałeś prota. stamy Tak, żeby prota zyskać na pewno. Tak. Może. Mission, o mocno, może tak. No, no i chyba się chociaż uda protection odzyskać. 65, nie udało się. Ne, powinno być 66. No dobra, rej tu, ok. Ile tutaj potrzebuję? Ty na pewno nie, bo jesteś jest za słaby. Raczej tyle. Nawet nie wiem czy filmby mi tu jest potrzebny za bardzo. Możliwe, że nie. Ale już niech tak zostanie. Dobra i pompować Holdo. Killing Immunity. Trochę boli. Hmm, może tak? Stan okej. Okay. Dobra, out numer jeden. Ten healing immunity mnie trochę woli. E, może Sunfuck. Chciałbym jako drugiego zbić Django. E, od wicherka, Ray. A dobra, odpalę ult. Zobaczę co będzie. Ach, nie udało się sam faka zdjąć. No i został Django. Okej, okay, udało się trochę prota odzyskać. Możliwe, że... Kurczę, niepotrzebnie to użyłem. Łaaaah. To był mis. Nie powinienem użyć tego drugiego skill'a, bo Ray była full health. A tego już nie odzyskam raczej. A może? Nie, ja, chyba nie. 6, 7, Ja zaliczyło jednak full. No dobrze. Fajnie. Fajnie. Dobra. Na dole są resistance, więc key. Tutaj ważniejszy team będzie. Co mam jeszcze z Jedi? Kama na pewno. Odpę, Hajla Secure, średnio mi to potrzebni. Dispel czyli Shakti albo Asoka, chyba tyle. Pytanie, czy oni mogą mi coś zrobić? Myślę, że nie. Taki team powinien wystarczyć w zupełności. Zobaczymy. Za moment. Na pewno ability bloki, oczywiście nic tutaj. Mm, basic dla dispela i dla Offense up, chociaż wiadomo, że on sobie to narzuci z powrotem. Re Jedi training, mm, może tak. O, le Kam strzelił jak szalony. droideka teraz. Okej. Okay. tak żeby sobie odzyskiwać prota i, i takich klepać. Tam dokończy dzieła. Eee, może tak, bo i tak damage będzie wchodził. Ciach. No i do widzenia. I full. 6-6. Git. Na statykach się spodziewam egzekutora, bo z moim miał ogromne problemy. Chyba Empire. O, nie ma egzekutora, czyli Mirror gość wtopił. To tak wtopił, wtopił. <śmany> Można powiedzieć. Okej. Mm, Okej. Okay. Okay. Czyli dla mnie łatwiejsze zadanie. Wystarczy wszystko na razie. To z jakąś dużą efektywnością. I powinienem to wygrać. Mm. No, Rejdrze Day training mogę tu zagrać. No będzie to lepsze niż grywes. ...pól składem, chyba co? Mam łota? Mógłbym zamienić Ray's Avenger na łota i dać tutaj Taunt. No tylko są tutaj weterani, którzy kradną banery, ale i tak chyba tak zagram. Nie grałem jeszcze nigdy Ray Jedi Training z łotem tamborem. Pierwszy raz. <grym> Dobra. Najpierw tego, bo on będzie zyskiwać turmeteru ogromnej ilości. Cofnąć turmeter, żeby nie było taunta. Dokończyć truperka. Okej, okay. Holdo się nie przejmuje na razie. Weterana zaatakuje Hana solo. Im szybciej go skończę, tym szybciej w teorii potem będę mógł odzyskiwać banery. Mam nadzieję, że holdo się szybko nie otantuje. Szkoda, że stana nie mam na weterana, ale nic nie zrobił, więc dla mnie ok. Holdo muszę teraz zaatakować, ponieważ ta ma AOE albo można po prostu ability blogger narzucić. No i będzie full, więc elegancko. Nie ma tutaj już żadnego zagrożenia, że fulla nie będzie. Na pewno no, coś takiego. I koniec walki. 6-5, git. Dobra. Więc tak, lepiej chyba omijać Mirror Negocjatora. Chociaż w teorii coś tam wiem jak zagrać, ale wolę zagrać w ten sposób. Hmm, tylko pytanie, czy jest sens brać tutaj TIE Fighter Pilota? Czy zagrać standard separatystów. Hmm. Nie mam tutaj tanka. Mogą wszystko w hienę wrzucić i wtedy przegram bardzo szybko. Hmm. Muszę się zastanowić chwilę. A co? Jaki to drugi skład jest? A, Classic Empire. Okej. Okay. Okej, okay, zagram sobie z separatystami jednak. I raczej standard eee, raczej standard dobry, stary w taki sposób i mam nadzieję, że pójdzie wszystko za pierwszym razem, bo wtedy wygram, a jak będzie jakaś wtopa, no to przegram wtedy. Bo miał dużo większą efektywność na normalnych składach, więc muszę kciuki, że to siądzie. Dobra zaczynają pierwsi. No, jest w OK. I co? Mm, coś takiego, żeby ee, mój statek tank mógł tankować. Okej. Okay. chcę te bombki, mimo tego, że prawdopodobnie ona klę rzuci. To i tak to chciałem zagrać. Och, plokun. Tylko nie plokun. <ścoughs> Chciałoby się powiedzieć. Dobra, nie mamy tak wyboru. No nic, zobaczmy gdzie będzie tamcna na kinie. Średnio najeża. ale... Aj! Kurczę, akurat klęs musiał spaść. No nie ma tutaj bombek. Oj, chyba ciężko ta walka widzę. Tamten się podleczy, moja chyba leży. O, przegrana. Kurde. Oj, bum. Kurde. Głupie statki, no. I przez nie przegram. Ach. Boli. Ach. Ach, przyleciał Plokun i mnie zbił tak naprawdę. Ach, trzeba było Mirror grać. No i teraz muszę Mirror zagrać. No i przegrana grandare na przez statki, niestety. Ach. Trzeba było jednak grać Mirror. No dobra, zobaczymy co się uda dalej zrobić, ale ja już wiem, że to jest przegrana, niestety. Kurde, tak jak jego statki zbiły, tak i zbiły mnie. Aj no. No świetnie, Anakina już przewili. Na szczęście nie zdjął go y Wilding. Och, no nie mów, że to też przegram. <grym> No, raczej już jest przegrana. Kurde. Najgorzej, bo już tej walki, do tej walki już nie wrócę. Jeszcze mogę próbować plokuna. Muszę zrobić tak. O! Koniec walki. Ach, statki mnie ograły. Najgorzej. A na kim z drugiej strony nie jest... spać? Koniec! Kurde! A byłem tutaj pewny, że mogę wygrać. Separatyści nie dali rady, negocjator nie dał rady i wtopa. Aj. Najgorzej. Boli takie coś. On miał za dużo, za dużo miał banerów na no pozostałych, bo ja widziałem po 68, po 69, więc nawet jak dobiję te statki, tak już nie wygrałem, więc koniec walki. Zbutno, bo kurczę, tutaj powinienem wygrać, ale niestety znowu statki mnie ogrywają. Ach a byłem tutaj już pewny wygrany, jak widziałem, co się na negocjatorze zdarzyło. Negocjat znaczy na egzekutorze a, mu, a ja przeciwnika, negocjator mnie ograł. No trudno, zobaczymy co będzie w następnej walce. No, tym razem przydałoby się dla odmiany wygrać, ale zobaczymy, jak statki pójdą. Muszę chyba po prostu sobie poprzepominać, co i jak na tych statkach. Po prostu, ale następny przeciwnik: MAX 9999, 4PDA Dagoba, Gilia dość znana. 836 tysięcy Legacy Championship, 7491 153 Galactic Power. I co tutaj w środku? Wszystkie legendy, wszystkie na Ultimate. No to będzie interesująca walka w takim razie. I cóż? Omega, drugi relik. okej. Okay. Imperium. Jest Dark Trooper. Mmm. Gideon tutaj. okej. Okay. No czyli będzie miał mocne Imperium. First Order Standard. Galactic Republic. Hmm. Klony raczej standardowo. Jest Qajon na Omikronie. Dimundi zrobiony Barys Gear 12. Okej. Okay. Jedi C. Hmm. Raczej standardowo wszystko. Hmm. nic się nie wyróżnia. Chociaż Bastyla i żoli na girze, tylko 12, trochę tak. Mandalorian widzę, że ma ładnie porobionych, chociaż Maul e, bardzo słabo, ciekawe, ma Lorda Vadera, mał tak nisko, pewnie teraz go robi, podejrzewam. Rebelianci, e, standard, resistance, standard, separatist, mm. geonozjanie tylko nie zrobieni, sit. Treja, Nylos, Sion są i reszta też na relikach Talon. cztery gwiazdki, ale gir bardzo niski. Seed Empire, pierwsza czwórka na relikach. Seed Empire, Trooper i Hakanie zrobieni. No i jeżeli chodzi o statki, no to egzekutor gotowy, chociaż jeszcze z może sobie zobaczę albo Smuglerów. Jest Nest. Eee, render słaby. Ok, czyli to co chciałem sprawdzić, to sprawdziłem. Dobra, teraz tak. Sprawdźmy, co nam boty powiedzą o tym pojedynku. Na tierze trzeciej mamy tyle samo postaci na relikach, ale na tierze czwartym mój przeciwnik ma bardzo dużo: 23. Troszkę mniej na tierze piątym. Na tierze siódmym mam, mam o jedną więcej, o dwie więcej na reliku ósmym. Live mam trochę lepszy. W ofensie wygranych mam dużo więcej. Undersize'ów tylko troszkę więcej. Mojemu przeciwnikowi w defie więcej się broni. banerów mam więcej, pól więcej i rund wyczyszczonych więcej. Z mam o dwie więcej założone. Gir 11 mam więcej, Gir 12 mam o 5 więcej. No i Gir 13 mam o 8 mniej. Sześciokropkowych modów mam więcej, 10 Speeda mam więcej, 15 Speeda też mam więcej. 20 spida co ciekawe też, a to rzadko się trafia. Darth Revan'a mam o jeden wolniejszego. Nest mój przeciwnik ma na reliku i dużo szybszą damage'u, więcej tenacity za to mniej. Darth mam e, wolniejszego. Ma wolniejszego mój przeciwnik. E, więcej damage'u też, e, więcej damage'u akurat ma niż ja, to tak dużo więcej. Pieta ma trochę szybszego commandera Soketano ma, wow, ale szybka, 369, o, dawno tak szybkiej nie widziałem, ale demage'u za to ma dużo, dużo mniej. Ok, lecimy dalej, Kija Mundiego ma wolniejszego major ma bardzo mało, ale to pewnie przez relik drugi. Starkillera nie ma, ani ja, ani on, szybszego ma Kyle Katarna, no i gir 12 jest 7 gwiazdek, Ok. Darth Talon ma trochę szybszą, pomimo tego, że ma tylko gil 8. Mare Jade nie ma zrobionej. Dasha Rendara też. Mm, tak jak i u mnie. Boby nie ma odkrytego. Aiden też. Hotrot Bot. W takim razie Galactic Power mam więcej. Mody mam raczej lepsze. Relików za to mój przeciwnik ma więcej. No i ma ten Ultimate do przodu na Jedi Master's Look, którego ja nie mam jeszcze. Cóż tu dalej. Echo ma dużo szybszego z Bad Batchy. i najszybsze mody ma na Commander no Jedi Masterze Kenobim, Kylo Renie, Lordzie Vaderze i Jedi Masterze Luke'u. Omikrony ma na yy, Faźmie, który jest na terytorium War, no i na qui który jest na Grand Arenie. I cóż, cóż on gra? Mm, tu go jakiś gościu wyniszczył, ale nie do końca. Grives Quagon, Motma z Kylem. Separatyści. Z, dziwne z Night Sister Zombie. Ciekawe, że Gaz nie dał rady. Beskarowi. Z Nest. Hmm. Ciekawe, bo Beskar spadł. Hmm. Ciekawe. Bardzo nawet. Musiała być dobitka. Res Resistance jest Lord Vader. Okej, okay. ktoś Mirror grał. Orderzy Bounty Hunters, któremu Ray Jedi Training nie dała rady. No trzeba to zapamiętać, chociaż ten team nie jest jakiś najmocniejszy. I do bitka też nie wyszła. Bounty Hunters jest Executor i drugi statek to jest Raddus. I Rey, czyli dwie legendy. Rey i Lord Vader. Okay. Tutaj znowu go ktoś nie skończył. Znowu ktoś nie skończył, więc możliwe, że on daje więcej niż dwie legendy w obronie. Czy to co Zobaczę, co. Jest Rej? Nie widzę. Jest. Aha, bo na statkach kościoła jakiś nie skończył. No, z egzekutorem na statkach się prawdopodobnie nie będę mierzył. Tutaj ani jeden, ani drugi nie skończył. Ciekawe. No znowu Beskar się obronił, tym razem na treje i to na relikach. Kurczę, trzeba będzie uważać na tego jego beskara. Nie rzucić byle czego. Jest Rej i ktoś Eternalem atakował. Lordzik. Imperial Troopers. O, ciekawe. I Rey Jedi Training. Ktoś rzucał na Imperial Troopers. No taki odważny chyba nie będę. Sorterzy. Nic ciekawe. Kurde. Nie wiem co o tym myśleć, <laughs> bo straszne wywrotki, to jakby goście miał jakieś straszne mody na tych postaciach, to muszę podejść z respektem i nie byle jak to atakować. Ale zacznijmy od wystawienia obrony i wystawię to samo co poprzednio. I tym razem muszę dokładnie przed walkami na statkach przeglądnąć instrukcje jakieś, żeby się nie powywalać i nie przegrać przez statki, bo wiem, że wygrać... Jestem w stanie na tych statkach. Nic, Imperium. Zobaczę, jak Thrawn sobie radzi tak w ogóle w obronie, bo jak będzie tak średnio w poprzedniej walce, no średnio poszło, bo nawet Rainforce nie przyszedł. No to może powstawiam Tarkina i zobaczę, jak będzie sobie Tarkin radził, ale na razie może zostawmy, zostanę przy tym. Więc Empire z dalej, Och, jeszcze jest jeden statek, dorzucę, okej, okay. więc statki są, pozostają zwykłe pola. Najpierw jak zwykle dół, no i będę to samo co w poprzedniej rundzie, no przeciwnik poprzedni. Wyrzucił się bardzo. Mm, nie, dobra obrona. To. Wyrzucił. Yy, no, no miał bardzo mocne teamy w ataku. Więc to jest za bardzo niewy, nieduży wyznacznik na mojej obronę, która jest dość średnia, co by tutaj powiedzieć. No, imperatorek się nie obronił, ale pewnie jakaś legenda na niego poszła. Poprzednio. Jest pierwsze pole wystawione. Lecimy z górą. Są rebelki. I drugie rebelki. Jeżeli ktoś z Was nie oglądał, to warto na kanale Tiluśka przejść jedną z walk. Tam chyba w piątek 18 wrzucił filmik, gdzie miał przeciwnika z omikronem na Agbarze i na lei. Sam muszę jeszcze zobaczyć, bo jeszcze do tej walki nie dotrwałem. Nie było za bardzo czasu. Ale na pewno będę chciał sprawdzić, jak sobie to poradził i jak sobie poradził Tylusiek, bo jeszcze nie widziałem, żeby ktoś miał omikron na Agbarze i na lei. Na pewno duże zaskoczenie. <laughs> Coś takiego, trzeba dobrze się na pewno na taką walkę przygotować. Ale lecąc dalej, muszę swoje pola szybko zapełnić i lecieć do ataku. No, przydałoby się teraz wygrać, żeby w tym Kyber jeden jednak pozostać. Nie wiem, czy będę musiał wygrać tą walkę i następną, żeby w tym Kojber 1 pozostać, ale to jeszcze się wszystko okaże. No na razie trzeba by to wygrać. Wszystkie pola wystawione, no to zaraz do ataku. Przeciwnik już atakował, jeżeli chodzi o samą fazę ataku. 1682, więc chyba nie tak źle. Pomimo tego, że zaliczył w topy, tutaj aż trzy razy walczył z Lordikiem. Ciekawe, czym, czym w top już, że nie dał rady? I na egzekutorze dwa razy poszło, także podejrzewam, że swojego egzekutora ma w obronie. Sam wystawił. Patrzmy. First Order, mix tutaj separatystów z zombieczką, Bounty Hunters, rebel fighterzy. Natomiast dolne pole to, jak zwykle, kwajgonik, Mix tutaj jest z Beskarem Smuglerów Resistance i Grievous. Zacznijmy może od najciekawszego pojedynku, czyli quagon Jin versus oczywiście Bad Batch i zobaczymy jak to pójdzie. Póki co Moi Bad Batch są w sumie niepokonani. <ścoughs> zobaczymy jak będzie teraz, bo może być kiedyś ten pierwszy raz. O, Anakin bardzo szybki. I nie tylko. No, zaczęli perfekcyjnie, by można rzec stan siadł. No, niestety, za kłaegonem stoję. Dam, może coś takiego stan, please. Nie siadło na, na kinie. Hu, ale miss uratował życie. I 7-5. <laughs> Pomimo tego, że Anakin jakiś turbo szybki był. I tak się udało ugrać. No to super. Początek jest jakiś mm, całkiem niezły. Mm, może może spróbujmy się znowu SLK'erem z Grywesem. <laughs> Teraz spróbuję zestanować Droidek. A czy się to uda? Nie, nie uda się, ponieważ będzie ukryte. Może w takim razie i tak stan tutaj. I przynajmniej dispel wszystkiego naokoło. Dobra, no to co? Hmm, może tak na razie. Niewiele Kylo zrobił. Póki co. O, jest target lock, więc się zacznie Turmeter train po drugiej stronie. Na szczęście już b nie ma. No, ale droideka robi trochę zamętu. Czy to miało dispel? Chyba zadziała. No, elegancko. Nie ma droideki. Nie. A, oh, target lock. Chciałem powiedzieć, że nie ma, ale się pojawił następny. Good. Może tak. Ach, nie udało się go zdjęć, ale może teraz? Też nie. No to ult z ulta chyba już spadnie. No i elegancko. Teraz tylko dociągnąć B1 do końca i tyle. Tak te tak, tak walki mają wyglądać. <laughs> 6-8. A, szału też nie ma banerowo, ale. Ale jest okej. Okay. Dobra, zobaczmy, co zrobię tutaj. Uh, pomysł jest taki, żeby zagrać Seed Empire. Mm, dobrze jakby się przeciwnicy nie ruszyli, ale pewnie coś tam się jednak ruszą. Uh, tym bardziej, że BBA i Arturitu tutaj są. Ok, ale robię coś takiego. I ciśniemy w Fina. O, fir na wszystkich. O, niespecjalnie wszedł. Najważniejszy przeciwnik spadł. O, dobra. Prawie. Nie ma po. Jest Dewmark. Nie ma Marka. Może R Jest tutaj szokto. O, elegancko. Hmm, czemu rej nie spadła? Teraz już udało się. Dobra, i BB-8 został. 6-3, okej. Okay. Lecimy dalej. Ostatni pojedynek na tym polu. Nie będzie on specjalnie łatwy ani piękny, ale 501 skład tutaj pójdzie. Zobaczymy co będzie z tyłu wtedy. Jakaś legenda pewnie będzie, skoro mm, miał problemy i to duże z Lordzikiem. Jakiś stan. Ach, jeden tylko. E, może Beskar. Ach, jeszcześ nie spadł. Ach, Dimage immunity serio? Ach. Jak nigdy tego nie używa, to akurat teraz użył Damage Immunity. No cóż, trzeba Nest coś tam uderzyć. Teraz Quill. Dobra, wracamy do Beskarka. A teraz spadniesz? No to Quill. Resisted, elegancko. Nie bijcie z AoE! Ach. Ten Ajdżik, złodziej banerów. Cóż, tych tam po drugiej stronie jest dużo, więc trochę tych banerów jednak pospada, co by nie powiedzieć. Tak, żeby oczko zdjąć, bo nie wiem kiedy Rex będzie gotowy ze swoim atakiem. Wtedy Rex pewnie zdejmie Enfys. No, jeszcze nie ta tura, okay. No cóż, będzie tylko 60 banerów niestety. Okej. Okay. No i tyle, bo i tak nie wyciągnę nic z tej walki więcej. Jest tylko 60. Dobra. Ale co z tyłu? Ray i Lordik. Okej. Okay. Ray i Lordzik. No Imperial Troopers też nie będzie łatwy team do zdjęcia. No to zacznijmy od Ray. To coś tu chyba podmienię, jednak mogę Shakti tu wrzucić, to będzie lepsze. To lepszy wybór. Jedi Masterem Konowim zagram na Lordzika. A potem jeszcze pomyślę, co na Imperial Troopers przede wszystkim. Wina tutaj nie ma. Jest tylko ten, który niewiele tam specjalnie robi. Dawaj, dawaj! Ach, nie udało się do Dimitri niestety dotrzeć. Teraz się udało. M może tak. Weteran się ruszył. Damage immunity, okej. Okay. Może na razie tak. Kolejny damage immunity. Kurczę, przydałoby się, żeby jeszcze jeden tutaj na holdo, ale nie zdążę niestety. Dobra, no nic, na razie tak. Basic. I czekam na Ray, co zrobi. Dwa ability bloki są, więc nie potrzebuję chyba trzeciego skilla teraz używać. Dobra, no to wracam do Ray, raczej chyba to. Teraz drugi czytaj, training. To na pewno blisko i dobra nas. Dobra, teraz pytanie, czy uda mi się uzyskać banerów dużo? Zobaczymy. Szakty jest na pewno do odciągnięcia, i Jedi Master. Kurczę, z chęcią bym tu przyjął wszystkie banery. Oldzianka jest Buff Immunity, znaczy Ten Damage Immunity. Więc się teraz leczę. Będzie chyba full. Purcze, pięknie. Przepięknie, nawet. Fajnie, że Holdo zostało na koniec. Bez Damage Immunity, bo chciałem na nim ten Damage Immunity narzucić. 6-5. Bardzo pięknie. Dobra. Co ja jeszcze mam. Ray, Eternal. Kurczę, nie wiem, co na tych Imperial Troopers. Za bardzo rzucę. Muszę przemyśleć, ale najpierw zaczniemy tutaj. Trzy tanki. Trzeba będzie się jakoś przez nie przebić, zaczynając od najważniejszego. Kurczę tylko że... A, mam, padnę. Dobra, nieważne. Spadmy sobie powinienem tutaj poradzić. No, i tak nie wymyślę nic lepszego. Gasa nie mam, anakina nie mam, więc. Albo anakina mam. A, wolę padnę. Dobra, target tu. Tak, nie mam aula, więc druga strona mi też niewiele zrobi. A, lecimy. A, tylko że 3 daisy są. No nic. Ładować ultimate. Na pewno tak. Lecimy dalej. No, niestety ta, Taunt i Mark spadły z Stormtroopera. Nie, Short Troopera, nie Stormtroopera. Stormtrooper jest tu. Na razie Paizik. Dobra. On ma do ultimata daleko, więc odpalam swój git. E, może Tarkina się uda szybko zdjąć? No, z tym skillem na pewno, ale zostawię sobie tutaj na podle, czyli Tarkina. Mm, tak. No niestety się Lordzik teraz odpali, ale spróbujmy. Tarkina może zdjąć super. Dobra, zostaje tylko kilka pacanków. Hej, okay. potrzebny mi Healing immunity na tym Stormtrooperze. Albo i nie. Na pewno to. Yy, na pewno to. A, dobra, jeszcze miałem high grant. Dobra, to drobny błąd. Ale możliwe, że uda się tu full bannerów wyciągnąć. Na pewno tak, żeby właśnie mieć w tej chwili full. Ma zasysta. Healing immunity potrzebny. No właśnie, bo się leczy jak szalony. Jest healing immunity. Z kotką lecimy. Pięknie. 6-5. Super. O, dobra. Dwa teamy poszły bardzo elegancko. Bardzo nawet elegancko. Tylko co z tym Imperial Troopers zrobić? Muszę sobie zerknąć na SWGG, żebym wiedział co robić. Nie ma tu omikronów, ale te teamy też są takie nieciekawe. Mirror na pewno nie wygram przez Gideona i przez relikowego Dark Troopera. Hmm. A, nic nie pozostaje mi raczej niż Atak po prostu, mm, bo nie mam tutaj, chociaż JKR? Kurczę, JKR mi się podoba. Eee... A tylko ja nie mam żadnego Atakera tutaj ciekawego. Nie, mam kama. Mam kama. 321. Nie ruszę przed nimi. Jak się ruszę, to oni już mi mogą rozwalić. Griwesa oni są w stanie też pokonać. To by nie była czysta walka na pewno. Ten resistance w trening na pewno odpada. Mirror też odpada, bo jestem wolniejszy do tego. Sprawdzałem 330 speeda na Gideonie. Jak się rzucą w Ray, to jestem porobiony. Tylko tych też wycisną, to napędzą sobie Turmeter, Eternal może by to zrobił. O, kurczę, muszę sobie jeszcze dać chwilę na zastanowienie. No nic, nie wymyślę nic lepszego niż Rey. Boję się, co z tego będzie.

ah yeah 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 all right full health Dobra, ryzykuję, tak. Uła. Ale sięknęła Ray. No tak, mam bardzo dużo damage'u. Na pewno tak. Ech, żeby nie tracić więcej health'a, tak. win nie jest full. Może być tak. No. A basic. Tyle. Okej. Okay. No. Wyszła ta walka. 6-2. No, ale mi narobili stracha na początku. Uff. Dobra, zostały 4 teamy. Mmmmm. JKR-em chyba już próbowałem raz na to, nie szło, ale przez to, że nie miałem Atakera żadnego. Co mam do Eternala? Nie mam gotowego teamu. Nie mam, okej. Okay. No, jeszcze zerknąć raz, co tu jest? First Order. ten miksik Bounty Hunters Motma. ja mam Eternala, JKR, -a. Resistance, Imperial Troopers, Grievous. No jest czym zagrać, no tu chyba chcę Eternalem. Lepiej pełny skład, na Kyle'a Mark, znaczy Linka i na, na pewno tu, na Karadon. Zaczęli od Sejana. Dobra, dlatego, żeby może było z tego więcej banerów, że zrobię tak. Paolo, może zdejmijmy, co? Ekipa, elegancko. I basic. Super. Sion będzie żył. O, no, myślałem, że spadnie ten Lando. O, teraz tym bardziej, ale nie spadł. Dobra, została dwójka. Dobra, wrócił Lando. Fajnie jakby wszyscy poza właśnie Sajone byli z full HP, full protection. Może się uda to zrobić. Crazy. Ach, Kara wyzabierała. O dobra, spróbuję nie odpalać ulta. Po to, żeby właśnie to zrobić. Cześć 5 super. Super, super, super. Dobry to był wybór, wydaje mi się. Okej. Okay. Jest tutaj Mandalorian. Nie ma tutaj nest. A, sprawdzę modę na Banty Hunters. Czy jest sens tutaj Imperial Troopers? Na przykład płacić 278. 276. 262. No nie mają wolnych modów 274 jakby byli ułożeni jeden po drugim jak tu rzucę Imperial Troopers tutaj muszę JKR tu by mógł być Grievous dobra spróbujmy tak zagrać aby imperialni dali sobie radę Eww. Może nie tak, może tak i tak. Na Darku mam mody. Szkoda, że brakuje troszkę giru. Troopera wziąłem. Zobaczymy, może się przyda. Oby. Oj, oj, oj. Spadł raz, da mi to Turmeter, spadł drugi raz. Jest. Basic, basic. No cóż, nie mam wielkiego wyboru. It's, mogę tu atakować. A, już nie. Oj, Darka mi biją. Jest right. najgorzej, że stan na niego szadu. A, mi mocy brakuje, no. No, spadnie. Padł git. A kolejne. Kolejne. Sformeter. Dobranoc, dobra Troszkę się przestraszyłem, ale zapomniałem, że Bosk ma bardzo dużo Protection. Jak się wreszcie udało zbić, to już HPN ma dużo mniej. Dobra. JKR tutaj. Krybisz sobie tu raczej poradzić. Powinien stan jest od duku. I Niot robi swoje... Ale nie chcę bardzo, bardzo się bić z Dobra, czyli tak. Kia Mundi gdzieś tu jest. Taki mi wystarczy na pewno. Przebić się chyba, przebije. Zostaną statki. A, no i lepiej, że mam JKR'a tutaj ze względu na Troopera. <gryw> Dobranoc. Um, basic tylko. Na razie. Basiunia w odpowiednim momencie. No, nie mam wielkiego wyboru. Stam, ok. Kylo stańczy. Ach, ale dostał turn strasznie Kylo dużo. Eee, może tak. Spróbuję odzyskać jak najwięcej prota, tylko będzie Kailo wkurzać ale strasznie dużo asyst ładnie. Ach, dobra, walnę w tego Kailo. No nic, muszę go teraz ominąć. Słodzieju banerów. Ale bastilla dostała strzały. Teraz tak. Ej. Okay. Fajnie by było odzyskać teraz te banery wszystkie. JKR jest full. Bastila i Żoli tylko nie. Ale już nic więcej nie zagram raczej. Nie ugram tutaj. 6-1. Łaaa. Wow. Chciałem, że przynajmniej... jkr jeszcze zaliczy, a tu nie. No cóż. No dobra, zostaje... Ostatnia walka. Eee, pytanie: czy Grivesem, czy może Ray tutaj lepiej będzie walczyć przez Night Sister Zombie? Chyba niekoniecznie. Jednak Herosi zagram Grivesem. Z bba tem będę miał dużo turmeteru dzięki temu. A raczej nie będę potrzebować dobijać tego Timo tylko na raz. Piękne duku już prawie nie ma. Jest dobry stan tutaj. Ale BBA dobity. To będzie koniec. Jeszcze tylko raz. Trzeba mi, że mi chce zbić BBA, ta. Spróbuję go podleczyć. A, chociaż nie pamiętam czy... By... Chyba trafiłem po prostu w, B, w B2 przed chwilą. Aha, czyli nie mogę za bardzo leczyć tu. O kurczę. Mój BB8 spadnie, ma Burning. Mm. Chociaż Limited Destiny pomoże trochę. Hej. Okay. No, nic więcej nie wygram, tak. Nie ugram to 6-1 też tylko. Dobra. Okej, okay. No i co na tych statkach? Jezekzek. I Rados. On miał chyba Reli 8 na piecie, tak. Zgadza się. Relig 5. Nie ma złotych modów. Dobra. Ah, no to co. Pola, pola popora na egzekutora. Lecimy, nie śpimy. Zobaczymy co się uda zdziałać. Fajnie jakby spadło za pierwszym razem. Ty, e, ty ty ty, jebon hook. Dobra, najciekawsza z walk, tak, naprawdę. Zobaczymy, czy się uda, oby się udało za pierwszym razem. Ech. I co teraz się zdarzy? Ach, Nie jest najmilej. Hmm. Wreszcie tak. No nic. I tak muszę raczej zagrać coś takiego. Dobra... Nazorek, dalej... jest okay, zvulture zdjęty raz... Eee... Skoro mam tu bridge, no to spy. Mmm, szkoda, że tutaj. No, dobra. Bałem się, że czasami może tutaj na przykład Plokun przylecieć. Na szczęście nie. Okej. Okay. Kada. Gada. O, to było chyba niepotrzebne. Na pewno to. Hej, okay, podleczenie przyszło. Mm. Ulta nie mam. Chyba Ebon Hawk Mam nadzieję, że to nie będzie zła decyzja. Kurczę, nie wiem jakie cooldowny tu są. No mm. nic. Mm. Ach, zły turmeter, bo jakby teraz zaatakował Vulture... No nic, i tak zrób. Tak, trzeba tak zrobić. No, miał akurat tamta. bo jest Boba. Ach. nie mam też alta. Nie fajnie. No, na pewno tak. Niestety się rozbija Bobę teraz. Hmm, chyba spesia się, Na pewno coś takiego. Hej, okay, spadł. To na pewno. Spadę, bon. Piena żyje, szczęśliwie. A szkoda, że tutaj tak się skończyło. Eee, bazdroidy tu, ponieważ będzie moja tura teraz. Kurczę, mam półtorej minuty tylko, muszę się streszczać. Lepiej tu, bo jakby OM miała akurat dobra. Uff, za pierwszym razem. Elegancja 6,2 Super, zostaje tylko flota Resistance. public... i tak. Pierwszy rex Czy y wilding standardowo? A, chyba standard. Dobra, i mogę dać wszystko, bo wystarczy mi tylko, że przejdę to na raz. Raczej nie miałem efektywności banerów taką bardzo małą, że jakbym tutaj miał wszystkie statki, to przegram. Um, raczej Ray. to na pewno. Och, się przebili przez Anakina, nie jest przez to fajnie. A Ale... tylko nie spadnij Anakin, Uff, Uf, ulżyło. Bo mogło być blisko. Ale i tak Fives tutaj by ich dwójkę zdjął, więc nawet jakby Anakin nie mi tu spadł, to... Losy tego pojedynku i tak by były na moją korzyść. Ale to, że na kim pomogło. 7-1. Więc banerowo bardzo spoko. I jaki wynik? 1719 banerów. No to różnica jest bardzo duża. No i udało się wygrać. Więc o to chodzi. Dobra, no to za chwilę lecimy z trzecią finałową rundą. Okej, okay, runda finałowa. Ewidentnie tutaj potrzebna jest mi wygrana, bo pewnie jak przegram, to poniżej 16, znaczy więcej niż 16 punktów pewnie stracę przy przegranej. Ale czy się to uda, będzie bardzo ciężko, ponieważ gość ma już ponad milion Legacy Championship Points. Chociaż ma egzekutora z dość słabego, tylko czterogwiazdkowego, 7 527 tysięcy Galactic Power. Eee, tylko właśnie z czterogwiazdkowym egzekutorem się walczy ciężko, jak już widzieliście raz. Ale zobaczymy, co się uda wywalczyć. W każdym razie, wszystkie legendy są. U niego. I zobaczmy tak bardziej szczegółowo. Omega Gear 12 z obiema Zetami. Imperial Troopers Gideon jest, ale Dark Trooper bardzo słabiutki. Tylko Gear 11. First Order: tyle co być muszą. Galactic Republic. Hmm, Echo Relic 7. Ale z Relic 5, no lepiej byłoby zamienić te reliki miejscami. Ale gość może jednak coś tam wie co robi, bo ma galactic power bardzo dużo. Ale Kia di Mundi tylko 4 gwiazdki, więc PvP player, ale gilie ma słabą. Mm. Bastila i Jolie Gir 12, Baris też. Kyle no 6 gwiazdek, prawie 7 już ma. No mi się udało dozbierać, ale no to nie podczas tej Grand Areny. Night Sisters e, słabo. Rebelki tyle co być muszą, chociaż chociażby z gier 12 to rzadki dość widok. Resistance tyle co być muszą. Skandrelle jest za mną, Mikronie. Commander Asoka Tano, Relic 5. Rendar za to zrobiony, więc dlatego nie ma Kyla, bo ma Rendara. Już podciągnął tego bardzo szybko. Jest relik 5, Nest Relic 4, Vendor czubaka też jest, więc na pewno Team Skandreli zobaczę. Separatyści akurat bardzo słabo, B2, B2 tylko G12, Brudalfa też, ventres bardzo słaba, no ciekawe, że Gasa udało mu się zrobić, bo ventres słaba. Sit, jest Lordik, jest Eternal. Na Straya, Sajan zrobieni. Cztery gwiazdki Darf Talon. Seed Empire. Tylko pierwsza czwórka. No i właśnie, jeżeli chodzi o statki, jest egzekutor tylko czterogwiazdkowy. Ciekawe, czy mi uda się go pokonać, bo pewnie go spotkam. Zobaczmy, bo ty szybko co nam mówią o tym pojedynku. Na poziomie trzecim, relików i po prawej stronie, oczywiście jak zwykle, statystyki przeciwnika, ma o cztery postacie więcej. Na tierze piątym mamy tyle samo. Na tierze siódmym mam o dwie więcej. Na reliku ósmym mam o. 3 więcej. Like jak widać przewaga duża mojego przeciwnika, za to w Fensie mu się mniej trochę um, udaje wygrywać. Undersizeów ma bardzo mało, w tefie mu się bardzo dużo za to broni. 848, no, pewnie sporo legend. Zobaczę. Bannerów ma mniej, e, pól przejętych mniej i rund wyczyszczonych ma mniej. Z ma mniej, Gir 11 ma o jedną tylko postać mniej, Gir 12 ma mniej no i Gir 13 za to ma troszkę więcej. 6 modów ma mniej, 10 Speeda ma mniej, 15 Speeda też ma mniej, nawet dużo mniej, za to 20 Speeda ma trochę więcej. Darf Rewana ma szybszego, Nest ma nieco wolniejszym damage'u, więcej przez Relic, na City trochę mniej. Vader, u mojego przeciwnika wolniejszy. Więcej ma damageu. Pieta ma trochę szybszego. Commander Asoketano ma wolniejszą damageu. Mniej, bo reliktniejszy. Kiyadi Mundiego ma wolniejszego. Bardzo mało damageu. A bo tylko g 11. Starkillera nie ma. Katar zrobiony nieco wolniejszy. Damage'u za to więcej. Darf Talon ma szybszą. Mara Jade ma dużo szybszą. Rendara 300 Speed, no nieźle. Bobę, no ma dość wolnego damage'u, trochę mało. Ani pierwszy relik, chyba że ma mody zdjęte. Aiden Versio, ma mody włożone. Może Imperial Troopers zobaczę. Zobaczymy Poprawie przeciwnika statystyki, jeżeli chodzi o hotrod Bot mody mam raczej lepsze, chociaż ten najszybsze o kilka więcej ma mój przeciwnik. Mm, legendy jak widać ma szybsze trochę niż ja, chociaż Lordzika mam dużo szybszego niż mój przeciwnik, ale za to ma Protection trochę więcej mm -hmm. Pieta ma szybszego i to sporo mm, pewnie Darw Rewany gość składa no i Echo ma dużo szybszego najszybsze mody ma na Luku Skywalkerze na Jedi Masterze Kenobi Bastille, Shan, Fallen, Rex i Darw Rewan Omikrony ma na Bobby, ale ten nie jest na TW Kwas ma tak samo, ma na kojegonie i na Zamwezo Zobaczmy jego historię na Grand Arenie, o tu ktoś go nie wyczyścił Jest Ray z ciekawym teamie Ale reklam ostatnio strasznie dużo na tej stronie e Eternal i ktoś próbował Gryvesem, ale nie dało rady Ciekawe Beskar, jest render. Imperial Troopers i CLS, go ktoś pokonał. Jest Qui-Gon, jest SLKR. Uuu. Trzy legendy. No nieźle. Cztery legendy. A, i e Executor. Rados. No to jak tegoś gra w ataku? No, standard. Ciekawe. Okej okay. No dwie legendy bierze do ataku, bo zazwyczaj przeciwnicy mu wystawiają dwie legendy. Ale przegrywać też gość jest w stanie. O, Lordik. No właśnie. Cztery legendy i Omikron. No, to będzie bardzo interesująca rozgrywka. O, ktoś Grivesen dał radę. Liczę na to samo. Mm, sam bym zagrał Grywesem i tu widzę że ludzi trafia takich co też Grywesem próbują. No ja nie mam nita Gunraya w ataku, żeby tak próbować. Więc będę musiał zagrać nieco inaczej. Mm, Mot ma Skylem Grywes. Newt Gunray No łatwo to to nie będzie, ale wystawię to samo co poprzednio. a najpierw, może od statków rozpocznę. Zagrałbym powiem szczerze chęcią z Grivesem, ale musiałbym jakiś team inny do obrony dać. A... A ciężko, bo i tak wiecie, że już mam dość moją obronę słabą. Dlatego. No, z, z eternalem myślę sobie poradzę. Będę musiał jeszcze sprawdzić jak, co najlepiej rzucić, ale myślę, że nie będzie jakiś raczej trudności ogromnych, ale na razie swoją obronę trzeba wystawić. Empire i ostatni schemitar. OK. Lecimy do pozostałych pól szybko wystawić i będziemy się brać. będę się jabrał do ataku. Tylko nie ta zakładka, a ta. Hmm, jak a jak zostawię w obronie? Nie, nie to chcę, to chcę. LV ma zostać w obronie. Dobra zakładka, więc jednak się otworzyła. Katarn 6 gwiazdek. Na następnej Grand Arenie już będę miał go na 7 gwiazdkach i GIZE 12. Może dzięki temu coś się dłużej utrzyma i pomoże w ataku. Chociaż będę musiał zmienić chyba na Lando. Zobaczę, jak sobie Lando będzie właśnie radzić. Ludzie chyba się nauczyli grać na Imperatora, bo w poprzedniej Grand Arenie to co walka była w topa jakaś na Imperatora. A teraz chyba, że po prostu trochę lepszych jednak mam przeciwników. I dlatego im dobrze idzie. Może też tak być. A, no zobaczymy, co, co zrobi ten. Co ma Milion Galactic Power. Dobra, lecimy dalej z obrąką. Repelki razy dwa i dalej. Newcik i Bounty Hunters jest górne pole. Zostaje tylko tylne trzema składami dość prostymi, co by tu nie powiedzieć. Night Sisters, następnie Geonosjanie, starym zwyczajem i zostaje tylko Team Old Republic. Dobra Obrona wystawiona, więc zobaczymy zaraz, co uda się w ataku zdziałać. Ok, dla tych, co oglądają tylko od razu atak, to ch chciałbym jedną rzecz właśnie e podkreślić: że mój przeciwnik ponad milion legacy Championship Points ma. No i będzie bardzo ciężko go pokonać, więc tutaj wstydu nie będzie, jeżeli chodzi o przegraną. W każdym razie e zaatakował. Mm. Te zwykłe składy zbite, wszystko na raz, więc od razu pokażę statki, że tutaj dwa razy padł na egzekutorze. W każdym razie, no, na pewno jest to do dobicia, tylko nie wiem dlaczego tego nie zrobił od razu. W każdym razie, zobaczcie co wystawił. Render z omikronem i resztą z zgrai. Maul. Ciekawy, że The armor też, ale i tak to jest ciężki team. Eternalek, Bounty Hunters z ZAM Omikronem. Eł. Natomiast dolne pole to SLKR, Lord Vader, no, ni to słaby, ni to mocny team. Ray z takim byle czym tak naprawdę i Kira na koniec. Od, zacznę może od SLK'era, nie ma tutaj na szczęście Seat Troopera, dla, na szczęście dla mnie. Więc taki oto team w zupełności powinien wystarczyć. Tylko Isla Secura znając życie może spaść, ale zobaczymy co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że wszystko tym spadnie na raz i lecimy z kolejną walką. Dobra, więc zaczynamy standard. Dobra. Może tak. Stan, turmeter i ciśniemy. Najcięższy przeciwnik już zbity. E, tak. Game. Na razie się wiele nie dzieje. No, jeden minus, że bawi immunity na e, moim Jedi Masterze. Okej, okay. taunt, nie ma tamta. Jest z powrotem. Okej, okay. dobra, tak, żeby podbudować się troszkę. Mm. Okej, okay. Pięknie. Czy da się więcej tu banerów zdobyć? No trzeba spróbować. 7, 2, 3 banery zdjął. Dobra. Lecimy dalej. Lordzik pora teraz jego. Siódmy relik. O, mody. Ładnie 6E. 6A konkretnie się nazywają jeszcze te złote 498 228 protection dużo 10 dmg mogą być więcej prot 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 okay. Dobra no to lecę tutaj swoim Jedi Masterem Kenobim Pytanie czy taki skład, czy coś tu pozmieniać. Mam Anakin'a, mam Padmę. A, to nie jest Anakin oczywiście, nie to nie jest Jedi Anakin, Jedi Anakin jest tu, żeby niepotrzebnie tutaj gasa nie wziąć. mi nie jest tu potrzebna padby przydatna. Gorzej, że potem nie wiem gdzie użyć Jedi Knighta Nakina, jakby coś trzeba było z padme, on fajnie działa. Ale nie chcę tu za bardzo undersizeować, kłajego nic tu nie robi. On ma dużo protection. Nie ma tam maula z drugiej strony. Mm. Jakby tak zerknąć na goch szybko. Może wam nawet pokażę. Żeby... Jest lordik. Nawet dość często brany w obronę. Mm. skład z skró. Na dwa tanki. Bez maula. Tego na pewno tu nie chcę. No, spadnę, ludzie często grają. Czy jakieś under y Ktoś próbuje w ogóle? To nie specjalnie, wszyscy grają raczej full składy. Wszędzie pełne składy, i to czasami w pełnych składach ludziom nie idzie. Jak na przykład tutaj. Eee, dobra, no Kenobi go na pewno chce. Generała. Hmm. Dobra, niech będzie spadł. On ma dużo protection, więc długo może przeżyć, więc coś może mi zdjąć, co może być denerwujące, więc niech będzie tak. Pach. Hmm, Okay. to jest standard, nie ma daze'ów, ok, basic, żeby dispel wszedł i ciśniemy w dar Vadera moim składem, pięknie, ale krzyczysz Vader, <grywy> dobra, no muszę się pozbyć Kru. Chyba mogłem bez padmetu grać. Ale dobra. Dobra, on jeszcze chwilę do ulta potrzebuje, więc w, raczej w dobrym momencie odpaliłem się. Tylko nie mogę się przez kru przebić. To jest problem. Chyba bez healing immunity nie siądzie. Hmm. Teraz. Hmm. O, nie mogę się przez tego kru przebić. Jest problem. Muszę healing immunity wrzucić. Armor szed też uh, może tak i tak. Kurczę. Dobra, muszę przyspieszyć na pewno tą grę, bo nie mogę się przez tego kur przebić. Healing immunity chyba muszę rzucić. Nie wiem czy to była dobra decyzja przed chwilą, co zrobiłem czy Masterem, czyli jednak tutaj ten towns bo kró nic nie idzie. Teraz dopiero coś zacznie. Dokładnie. Dobra, lecimy do Jeden plus, że tym teamem jestem w stanie zrobić full banerów. To potrzebuję na pewno... ...pinning immunity narzucić. Tak. Jeszcze ulta nie ładuję, jeszcze mam high grant. No, Ulta już będzie mieć pan hmm. oh. i wyleczy się niebo ma healing immunity. A ja go teraz zetnę. No, chociaż teraz się podleczył. No dobra. Na pewno tak. Może z tego będzie full bannerów. Ultra teraz odpalę, więc będzie. Tylko czas się kończy powoli. Więc healing immunity go kończyć trzeba. Dokładnie. 6-5. Dobra. Teraz Rey. Ray ma tylko Relic siódmy i nie ma offense modów. Jak widać, health, 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 no i health. Wszędzie health 521, 229 health, a bardzo dużo. 89, 8900 damage. Eternalowi ona nic nie zrobi. No reszta też nic mu nie zrobi. Więc separatyści. Łot tambur. Lecimy. I tutaj pewnie będzie 6-3. Coś takiego. A ten czy healing. A ten. Ten tak jak zwykle raczej. Mm, ten niby szybszy. Ach, nie będzie tak. Dobra, Ray. Potem sobie zmienię targety. Na razie Basic. Chyba nie wiem, czy potrzebnie teraz ten skill. Lepiej było Basic, Żeby ładować też jego offense. Dobra, standard. Na razie wolno się Ult ładuje. Dobra, ta weszła w dymie Munity. Hmm, na razie basic. Ok, no ray trochę walnęła. Hmm, dobra, jeszcze trochę. Okej, okay, teraz zmieniam targety ich ray. Czy Holdo? Dobra, sobie lepiej Ray, bo ona trochę potrafi walnąć, Holdo nie. Dobra, ult. 3,5 minuty. Dobra, szybciej, szybciej. Um, cyk i cyk. Dobra, jestem full. Oryjnie nie zcięła, nie powinna. Dobra. Okej. Okay. Tak, muszę jeszcze pomyśleć na większą ilością tego Helfa na Eternalu. Dobra, cisnę dalej rej. 2,5 okay, pół minuty. Ot się odpali, okej. Okay. Dobra. Kończę rej. Teraz czekam na full protection. Okej. Okay. Może być tak, chociaż wiem, że jej nie zdejmie, bo nie ma linki. No teraz muszę grać basicami. Demiecz amunicji, okej. Okay. 6-5. Więc spoko. Dobra. Teraz jest poważniejszy pojedynek. Eee, tamte trzy to były rozgrywki, a teraz jest Kira z Quillem. Ja chcę to zagrać JKR-em i boję się tej walki. 244. Dużo Protection. Damage'u nie. Kliknę tak. Będzie prościej w ten sposób. Nest 206. Wolna. Nie ma tutaj wszystkiego dużo. Critical Damage. Co ma mody? Critical Damage, Tenacity, Protection. Well. 74 w helf zrobiony szybki to on nie jest helf helf ma przeżyć dobra nie to tylko wajdzika kliknął trzeci relik no, 6mody e helf 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 3 razy helf 125 tysięcy helfa Dengar będzie bronił przed ukryciem. 217 speed. 6000 damage. Ja chcę tu zagrać Jedi. Na pewno nie taki skład. Jego timu Jedi i tak za bardzo nie mam, więc może być tu Kam. A Kinshaka zostanie na coś, na ewentualną jakąś dobitkę. Shakti tu raczej nie potrzebuję, mam Joliby do skrzeszenia. Więc w ten sposób. I kogo najlepiej atakować od razu? Quill czy Dengar? Chyba Dengar. Quilla też się dobrze pozbyć szybko. Ale ten będzie wkurzający tutaj mocno. Bardzo fajnie. O, just basic it tak. Ham, bo największy damage ma. Pięknie. It. Basic. Mmm, Basic? Basic... Może stan się Nie, przecież ma dużo ten na city No nic, muszę atakować sobie w Kirę. A spadła. Dobra, no i teraz zostaje... Panna nest. Prota nie ma, w health dużo dostała. Resisted. Ach, ale będzie kraść banery. Strasznie. Może stan? Super. Trochę protection teraz odzyskałem. Health ona prawie nic nie ma. Dobra. Może Joda. Fajnie, jakby się udało dużo tutaj pozyskiwać. Mam 3,5 minuty, ale spadła niestety. 6-2. Dobra, zobaczymy co z tyłu. Mniej więcej. Obstawiam Quajon Imperial Troopers Gr e, Gribbesa. No, troszeczkę się pomyliłem, bo tu jest Monmotma. Okej. Okay. To dobrze. Nawet bardzo dobrze. Zacznę od tego co wiem. Czyli standard bad Batch. Jest dobry team Trzech atakerów Aż trzech atakerów. Stany muszą siąść, dobrze O, joda zaczął. Ej. Plis stany ładnie Mogły zawsze yy, Anakin być w stanie. Jest stan no to elegancko koniec walki. Pięknie. No, inny tym niż BedBeat miałby tutaj ciężko. Zwłaszcza trzech atakowców, ale nie ma Grandmastera. Jadę w ataku. To jest dość ciekawe. Dobra, muszę sobie rozplanować całą resztę, chociaż i tak wiem, co na Ternala i na Maula chcę zagrać, więc gram od razu. What tambor może tu być ciężki, ale się zobaczy w praktyce. Ju, grałem taki team nawet trudniejszy z Relikiem 8, był Eternal. Ale tu jest What tambor No zobaczymy, Healing Immunity od Sidiusa boli, więc muszę go szybko zdjąć. Bardzo szybko. Och, jeszcze nie spadł. Dobra, teraz Łot. No dał tak. Ach, dalej trzyma się mnie Healing Immunity. Dobra, spadł następny. Dobra, został ostatni. I... walka wszechczasów. To czy mi się go uda zdjąć? Przez ta od łota Tambora. Ach, doch, no, serio. Kajlo, musisz to wygrać. Oj, strasznie szybki. Chyba mi się nie uda. No, raczej nie uda mi się. Jest za szybki i, za, i leczy się przez złota tambora. Tak. Nie ma healing immunity ani nic, co by go tu powstrzymało. Czy on siphon ładuje tym trzecim? Nie, dobra, więc nie ma sensu używać. Och, dało radę. Uff, dobrze zapamiętać to, że nawet wood tambor mnie nie zatrzyma tutaj. Git. Lecimy dalej. No mm. tym trzeba się zająć. Tu musi pójść raj z obstawą. Wow, wow. Ale mody. 116 tysięcy Protection, w Prota zrobiony. 6,8 Helfa. Speed 2,95 niezbyt szybki. Speed, prot, 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 ok. Jest tu Mandalorian, który będzie troszkę wkurzać. Tandyrus, Ordo, taki byli jaki. Offense, offense, elf. Wolny, ty major coś tam ma, ale szału to nie robi. The Armorer ma tylko jedną rzecz zrobić. Rozdać jakiś tag. Dobra. Plan tu jest mocny. Idę full składem, żeby mieli o co się rozbić. No i mam nadzieję, że to jak ostatnio po prostu pójdzie. Na pewno tak. Niech będzie ten tant. Olej się ruszyła drugi raz. Kolejny tant. Teraz się oni zaczną ruszać. Dobrze by było bez kara zdjąć w miarę szybko. Demiż immunity, okay. więc mogę kogoś zdjąć jeden minus, że mam tam, gdzie nie chcę atakować. Możliwość jest ult, urej. No, chyba nie ma na co czekać. Hmm. Ult czy nie ult? To jest pytanie. Ach, nie będzie ten ult. Stąd zrezygnowany. Szkoda. Ale teraz on nic nie zrobi. Komu dał armor? A tutaj. E, leczyć się nie potrzebuje. Ult. Pięknie. 6-1, no bannerów szału nie ma, ale może być. Dobra, to co wiem. Mm, dobra, jeszcze na tych Banty Hunter z Gasa. To wiem, że chcę zagrać też, bo nie bardzo mam tutaj jakieś lepsze rozwiązanie. Będę myślał nad resztą. Mniej więcej wiem, co chcę, ale jednak muszę się zastanowić nad Kyle'em. Co na, yy, w sensie Monmothma i Kyle Katarn, co tam zagram. Ofensa, trzeba je zdjąć. Ej, zam, czemu nie chcesz spaść? No dobra, noc. Dobra, kto tu ma AOE tych dwóch panów? It's Jango! Dobra. Jest okej. Okay. Dwóch będę full prot. Eee, yeah, basic. Okej, okay. sześć dwa. Dobra, zostaje rendar. I dwa składy na dole. Um, I am. Um, Sid Empire. Array. Imperial troopers. First order. Grievous. The back, grievous to. Seed Empire to. I Treja na rendera. I tak nie mam nic lepszego do wyboru. Render ma Omikron. Nie ma. Hm. 300 Speed. E. and ten Speed. Support and healer, on jest supportem, to 10 speed dodatkowe, 310. A, niestety jest to taunt, boję się przez to Infernal Trooper zagrać. On się ruszy i dadaj za wszystkie, a ja nie zdążę, zanim oni tutaj ruszą. Chyba powinienem mieć Treje, nie? Tak, jest cały skład. Nie ma tutaj damage'u. Więc nic mi nie zrobią raczej. Sidios Maul. Empire gdzie indziej potrzebuje. A tutaj jak najwięcej sitów, żeby przeżyć. Baris jeszcze nie mam, żeby tu użyć. Nie ma Omikrona. Więc streja. Zobaczymy co wyjdzie z tego. Zostaną dwa składy na dole. Oby poszło wszystko za pierwszym razem. Dobra, render robi swoje. Ja robię swoje również. Speed down na Ilusie to nie jest fajna rzecz. Traja się potrzeba, żeby ruszyła. Okay. Super. Teraz oczywiście Wandor. Jak się go uda zdjąć, bo protection dostał skądś. Ping immunity to jest ok. Duży hit. Han leczy, wskrzesza Light Sight, bo on tu jest. No właśnie, dobra, ale on ma bardzo duży cooldown na tym swoim leczeniu. Więc stajmy teraz Bandora i tyle. Dobra. Teraz tak, może Dasha lepiej cisnąć. Nie potrzeba tutaj CHS-a raczej. Render tu tak naprawdę robi tylko Yang Yangham niby to się stakuje, ale w praktyce zobaczymy. Ach, właśnie. O, dobra, z racji tego, że render robi tu obrażenie to ja go ściągam. Rendar'a nie wskrzesi, Yang-han. O, ładny strzał od Traj, tak w ogóle. Tylko Vendora. Vendora. Powinien mówić nie wiem dlaczego Vendor. Mówię, ale jednak wszyscy full health. Traya ma full protection. Fajnie, jakby otrzymała. Byłoby bardzo miło. No dobra. Eh, teraz tak naprawdę czekam na strzał Nailusa i pilnuję health. Okej. Okay. Basic. Basic, bo nie mam wyboru. No, ale free, powoli, ale idzie. No healing immunity od Sidiusa pomaga. Teraz jest full. Full są wszyscy. Super. 6-1 to jest tutaj dobry wynik. Ciekawe, czy render z Omikronem by dużo zmienił. Jest exec. Cztery gwiazdki i holdo. Ok. Hmm, chcę negocjatorem zagrać na to, co może Was dość zainteresować, bo boję się w topy, że Grievous by bytu znowu zrobił. Jest pewna metoda na to, ale przed walką będę musiał sobie ją przypomnieć. W każdym razie, to za chwilę. Najpierw te dwa tyły. Eee, jest tu Newt Gunray. Mirror Griwes nie zagram, bo nie mam Newt Gunray'a. Imperial Trooper rzeczywiście odpada. Ray też odpada. Eee, dobra, no to Seed Empire. Aby Maruder zrobił robotę. <laughs> w sensie Mark musi na Grievousa wejść. No i nut, żeby tu nie szalał. Nie może tu mi szaleć. O, a dlatego tak. A. A, musi stać w firze, o, ale dodge. What? Jest, jest. Bezik tylko. No już prawie. U, dobra, więc walka już na pewno wygrana na 99%. Nie ma nigdzie szok, więc basic. Tak, żeby ściągnąć z z B1. No, Maruder myślałem, że walnie troszeczkę mocniej. Mm, tu jest fear, a więc ajczyk po prostu. Okay. Nie chcę wybudzać B1, póki nie muszę. Ale będę musiał i to w złym momencie. No cóż, myślałem, że jednak a, rusz, że jednak będzie tura. A tu były moje aż trzy. W sumie dobranoc. No, albo nie. Eee, tak. Maruder, dobrze żebyś się podleczył. Elegancko. Nie ma nikt niestety full protection. Ale trudno. Przynajmniej full half. O, jedna full protection ktoś miał. Interesujące. Dobra. Zostaje mod Skylem 6 gwiazdek. Nie ma pao na moje szczęście. 231. Okej, okay, no. A czekajcie, dużo damage'u tu widzę. Nie, wydawało mi się 3300. Health, Protection, Speed, Protection. 2, 3, 1. No, Grievous. No, Grievous nie może być inaczej niż Grievous. Ray... Nie, Grievous. Co mam z sepków. Nic, dobra, lecę. Nie będę przedłużać. Kyle Katar musi spaść. To jest wiadomy fakt. Ruszą pierwsi. B2 się dzięki temu budzi. Big zostanie turmeter, ale to wiedziałem. Basic teraz. Obrocik. Leczymy IGa. To, żeby target Loki były, Kyle spada, więc jest bardzo ładnie, target tu, dobranoc, wskrzeszenie, kurczę, mokłaś Kyle, nie mogłaś włedża Wedża, ach, motma, motma. Okej. Okay. Ej, landok. Złodzieju, banerów. Okej, okay, zostaje ich dwójka. Mm, no chyba i tak Grywes pewnie się ruszy i zabierze banery. Z tego wszystkiego, więc. No, teraz akurat Grives właśnie będzie miał turę. Albo jeszcze nie. Teraz i właśnie zabrał banery, właśnie Droidek, gdzie miałem też full. No, ale i tak nic nie zrobię, nieważne czy będzie czy special. Koniec gry. Eee, 6-1. Ok. Spodziewałem się tego, ale wszystko spadło na raz. Zostają nieszczęsne statki. Uch, boję się tej walki. Muszę sobie sprawdzić instrukcję. Eee, no, będzie ciekawie. Ok, jednak. Po rozmowie z Orysem, którego mogliście kojarzyć z poprzedniej Grand Areny myślę, że jednak zagram standard Grives, Licząc na to, że nie skończy się tak jak raz się skończyło, że nie było czym tego dobić. Separatizm, więc... Cyk, cyk. Nie te statki, tylko... Ty. Soldier, tak spy soldier, Ebon, Hawk. Do, do tanka i tak nie doleci, więc whatever, więc tyle statków będzie mi wystarczyło. No. Fajnie, jak to pójdzie za pierwszym razem, ale zobaczymy. Bo jak pójdzie to wszystko za pierwszym razem, to wygram Grand Arena. Na pewno tak. Dobra. Żeby wulczura przyzwać następnego, to robię tak. Ach, niestety wulczur przed Hieną. No to trudno i tak to trzeba to rzucić. A nie, dobrze. Matko, przecież tak, takie zagranie jest bardzo dobre, bo mogę teraz to zrobić i wulczurem mocno tam cisnąć do przodu. Okej, okay. standard, wulczur następny przyleci, biją wulczura, więc dobrze, Te, teraz niezbyt dobrze. E, dobra, czyli tak, teraz mam bridge'ów sporo, więc spy, i gdzie target będzie? Dobrze. Pięknie. Teraz nie mam wyboru Basic. Eee, jego tura będzie, więc Basic nie ma sensu. Dobra. Teraz tak. Eee, na pewno w Mandaloriana. Basic po prostu, basic. Teraz będzie znowu jego tura, ale moja możliwe, że będzie szybciej, więc chyba warto je, takie coś. Ach, palili się trochę. Raczej A-bomb, tak żeby Dispel. A, nic, nie, nic się nie dzieje. Tak, żeby mieć możliwość dodania sobie tury dodge więc elegancko na pewno hiena trzeba ratować o basic. po prostu o spy stoi ach ten akurat dużo daje bo sporo wpada e, bridżów. Na szczęście chyba się... No, jest, ruszę wcześniej Jezul Tylko nie mam culchurów i mam ability bloki naokoło wszędzie, więc jest turbo słabo. Ach, tej walki chyba nie wygram. Ach, raczej nie. No serio d. O! Poważnie. Co? Trzeci raz z rzędu dor. gra mnie nie lubi. Ja. Yeah. No, poważnie mnie gra nie lubi. Dobra, chociaż tam spad. Dobra, ult. Ach, jakby się udało zbić Boska, ale się to nie uda. No dobra. Pytanie, czy nie lepiej było. O, strasznie, gra zwolniła. Czy on tam coś atakował? Bo ma dużo banerów. Nie. Dobra, zresetuję grę. Ach, no nie, Facebook. Nie jest mi Facebook potrzebny do niczego. Eee, spróbuję zagrać rebeliantami. I. Zobaczymy, co się zdarzy. Szkoda, że nie udało się tego naraz. Tylko właśnie e, teraz myślę nad tym, że e, e, lepiej może było zbić Boska, a nie zająć się raisorem. Ale już tak poszło. Trzeba było myśleć szybciuteńko. Nie wiem, czy to nie byłoby lepsze zagranie. Dobra, rebelki, nie zawiedźcie mnie. Na polu bitwy tylko dwa statki, on nie ma nic protection dzięki ultimateowi, Więc myślę, że jest szansa, że rebelianci dadzą radę. Na dwa tanki. Lecimy. Jak pójdzie teraz i za pierwszym razem uda się zbić Radas Radusa, to powinien być. Banerowo całkiem nieźle. I tak powinienem wygrać to. Och, trzy statki? Dlaczego jak było widać tylko, że są dwa? Eee. Och dobrze, że spadł. Już troszkę bałem, że nie spadnie. O! Dzięki, Wawing. Y Dzięki, y -Wing. To był ple... To była właśnie gra, jakiej potrzebowałem. Dobra, zostaje tylko bosk. Uda się. Ja! Uhu, 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 uhu. Rebele zrobiły szał. O, rebele zrobiły. To co powinny zrobić. Po prostu. No nic. Myślę, że grivesem poszłoby... No 49. Myślę, że grivesem poszłoby za pierwszym razem, gdyby nie było 3 dodże pod rząd. Jeżeli pamiętacie. Dobra. No nic, trzeba radasa sklepać na raz. Tak, jaki najlepszy będzie Team. Oj, tam jest... Boję się tego. E, że Rej może mi strzaskać na kina, co się już zdarzało. Więc może zagram coś w ten deseń. na to, że na kinami nie zdejmą. A tu jest Wy Wing. Rebel High y Wing. Hmm. Na pewno na razie tak. Dobra, przebili się, ale dam anakinowi dodatkowy proc. Aj. Nie, dlaczego anakin spadł? Ach. No nie. Będę musiał to zbić na dwa razy w takim razie. Ach. Prawdopodobnie. Wow, Rex... Rex spada. Och. Dobra, na pewno tak. A jej, jej, jej. Zobaczymy, czy tą walkę uratuje. Dobra, ściągać tego. Teraz plokum. Dawać turmeter. Nie ma target loku, więc tylko basic. I... Buh, dobra, uratuję chyba tą walkę. No bo jakbym tutaj wpadł, to by nie było za dobrze. Najpierw chyba jest dispel? Nie. Niestety nie. Dobra, tak. Na pewno, tak. Do widzenia, Bigsie. Czyli on nie ma floty rebelii, tak w ogóle, dobrej. To prawdopodobnie on mojego egzekutora nie zdejmie w takim razie, raczej to. Dobra, no wyglądałoby na to, że nie zdejmie mojego egzeka, bo nie ma rebelii. Ciężko się dobija bez rebelii. Basic. Na lot. No, na szczęście. E, nie pamiętam dokładnie, muszę sobie zobaczyć w powtórce, ale on chyba nie miał. Aha. O. Oh. O. Oh. E, no, na pewno to. Sierżant. Ach, nie zadziałało to, dobra. Ale on nie miał w pierwszej linii poł. Dobra, Basic. No na szczęście uratuje tą walkę, ale będzie panerował niestety zbyt słabo. Ajajaj. Chociaż tyle, że pójdzie za pierwszym razem. 6, 3. No nie ma takiej tragedii, ale wow. Ach, muszę w przyszłości. Po... No dobra, on miał niestandardową flotę, bo miał tutaj statki rebelii. 1, 6, 9, 6. Dobry to jest wynik. Policzmy, ile on potrzebuje. 1, 3, 8, 9 plus 1, 8, 6. Ja mam 1, 6, 9, 6 minus 1, 5, 7, 5. Podzielić na 2, Potrzebuję 60,5 banera. 60,5 banera. To nie jest możliwe, żeby on zrobił. Second try 10 bannerów, first try 30. Czyli 30 banerów on straci na. Na to, że nie poszedł na raz, ok. No nie ma żadnych szans na wygraną. Jeżeli dobrze liczę, 60,5 banera na dwie walki, nawet niech zrobi 63 na jednej, ale przecież nie zrobi 60 na tej walce, bo już ma dwie topy. Dobra, czyli wygrana. Uf. Udało się wygrać. No nie ma szans zrobić 60,5 baneru na drugiej walce, bo straci, 3, straci 30. Eee, straci 30 za to, że nie wygrał pierwszej walki. Więc 40 powiedzmy, że zrobi na pierwszej i ponad 60 na drugiej. Dobra, wygrana. Czyli udało się gościa pokonać. Ewidentnie. Uff. Milion gość. Milion Galactic Power gość ma. <laughs> Udało się goście pokonać. Dobra, jeszcze poczekam na końcowy wynik, żeby nie było, bo chyba dobrze liczę, że 60,5. Do dwie walki musi zrobić, a na jednej, e, gdzie ma już dwie topy, nie ma szans tego zrobić. Ale poczekam spokojnie, może zagra za godzinę, jak nie to. Przez to następnego dnia wam dopiero wrzucę, żeby podsumować ostateczny wynik, ale raczej tu żadnych szans już gościu nie ma na wygraną, więc Uff, myślałem, że nie wygram tej grand areny, a finalnie się udało, chociaż Radu słabo poszedł. <grym> ale dobra, zaraz zobaczymy końcowy wynik. Już Wam pokazuję, jak się skończyło, gdyż czekałem do rana spokojnie, żeby Wam pokazać, i, i jak widać, udało się wygrać, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. I nagrody oczywiście za czwarte miejsce. To jest to między 2 a 4 konkretnie. No jest tych nagród troszkę. każda się przyda w każdym razie. Udało się zachować Kyber 1, co widać nawet jest troszeczkę zapasu. Jedna przegrana, dwie wygrana finalnie. No akurat coś ciekawe, że jeszcze nie ma zapisów do nowej Grand Areny. Pewnie przez te zmiany, że poprzednia została anulowana i tam gdzieś chcą czas pewnie wyrównać jakiś. Eee, zobaczmy czy atakował coś, nie. Nie atakował, czyli wiedział, że i tak już nie ma sensu, to mm, nie atakował wcale. Więc fajnie, udało się Kyber 1 zdobyć, eee, znaczy zdobyć, utrzymać. <laughs> eee, I bardzo fajnie, że udało się wygrać no, z nie byle jakim przeciwnikiem naprawdę. Um, dobra, to tyle jeżeli chodzi o tą Grand Arenę, więc yy, następna będzie dalej z rozgrywki właśnie w Kyberze pierwszym. Zobaczmy jakie mam miejsce, bo nie mam jakoś dużo punktów. Ciekawe ile jest osób w Kyber 1 właśnie. Mm, 8598, no czyli gdzieś koło 9, może 10 tysięcy, no to chyba troszkę zmalało, było, było, ostatnio jak byłem to byłem no sporo ponad 10 tysięcy. No, czyli troszkę ludzi musiało pospadać z tego zacnego, z zacnej najwyższej rangi, że tak powiem. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Grand Arena. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chodzi właśnie o Star Wars Galaxy of Heroes, to możecie spokojnie je w komentarzach, a według swojej wiedzy postaram się odpowiedzieć. No i dajcie znać, jak wam tam na, na waszych Grand Arenach idzie i czy widzicie, że już ten poziom jest taki, jaki powinien być na tej Grand Arenie, czy może jeszcze nie. Czy jeszcze trzeba, powiedzmy, trochę czasu, żeby znaleźć to swoje właściwe miejsce? Moje, mam nadzieję, jest w Kyber 1. Do usłyszenia.